Postarajmy się dzisiaj przygotować zupę lotaryńską. Będziemy potrzebowali 1-2 ząbki czosnku, troszeczkę masła, z 5 deko mąki, litr bulionu warzywnego, można go zrobić z kostki, troszeczkę ziół takich jak bazylia, oregano, szczypiorek, pietruszka, koperek, sól, pieprz, no i chleb, z którego później zrobimy grzanki do naszej zupy. W pierwszej kolejności na drobno kroimy czosnek i na maśle troszeczkę go sobie opiekamy. Następnie dodajemy mąkę i w ten sposób sobie będziemy mogli zrobić zasmażkę. Kiedy zrobimy już zasmażkę, dolewamy po trochu nasz bulion, żeby z tą zasmażką bardzo fajnie wymieszać. Dodajemy do tego wszystkiego jeszcze zioła i naszą zupę sobie zagotowujemy z tymi ziołami. Kiedy zupa nam się już zagotuje, możemy ją odstawić, a na patelni kroimy chleb i robimy z niego grzanki. Chyba że mamy grzanki, to możemy fajnie te grzanki później do tej naszej zupy dodać. Ja akurat nie mam, no to biorę i sam sobie zrobię grzanki do tego. Natomiast to jest bardzo prosta ta zupa lotaryńska, bardziej dla rolników, ale niewiele potrzeba, żeby się narobić, a żeby była smaczna i żeby można było poczuć właśnie smak Francji. Także jeżeli ktoś lubi te kulinaria francuskie, to serdecznie polecam, żeby sobie zupę lotaryńską kiedyś tam przyrządził.